Dziękuję bardzo panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przede wszystkim na wstępie chciałbym dziękować za zaproszenie, za możliwość wzięcia udziału w sesji Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Proszę państwa, zanim przejdę do przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2016, pozwólcie państwo dwa słowa wstępu. Proszę państwa, mamy dwie metody badania bezpieczeństwa, badania skuteczności działań policji. Pierwsza metoda oparta jest o naszą statystykę policyjną, którą prowadzimy, o wskaźniki dynamiki postępowań wszczętych, o wskaźniki dynamiki przestępstw stwierdzonych, proszę państwa, o podział przestępstw na przestępczość ogólną, przestępczość kryminalną, przestępczość w 7 kategoriach, o procent wykrywalności. To wszystko, proszę państwa, porównywane jest do roku ubiegłego i pomimo tego, że system analityczny nie jest pozbawiony wad, jest to system, który pozwala nam na faktyczne stwierdzenie, w jakim miejscu się znajdujemy. Tak? Czy nastąpił progres naszej pracy w stosunku do roku ubiegłego, czy istnieje kategoria przestępstw, na której musimy się w sposób szczególny skoncentrować. Proszę państwa, więc od tej statystyki zupełnie nie ucieknę, przedstawiając państwu stan bezpieczeństwa w 2016 roku na naszym terenie, aczkolwiek obiecuję, że ograniczę się do niezbędnego minimum, jeżeli chodzi o same liczby. Szanowni państwo, druga metoda badania skuteczności działań policji, badania bezpieczeństwa, to prowadzenie wywiadów, badań wśród mieszkańców Warszawy. Jak wygląda ich poczucie bezpieczeństwa? Czy odpowiedź na pytania... Przepraszam, Nowy Dwór Mazowiecki. Siła przyzwyczajenia, dokładnie tak. Proszę państwa, odpowiedź na pytanie, jak pan, pani czuje się w miejscu zamieszkania, czy jest bezpiecznie, w drodze do pracy, czy wysyłając nasze dzieci do szkół, wysyłamy je w poczuciu pełnego bezpieczeństwa. Proszę państwa, według analityków, według ekspertów, największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców ma 7 kategorii przestępstw. Proszę państwa, jest to rozbój, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała, kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia i kradzież samochodu. Szanowni państwo, i przejdę teraz troszeczkę do statystyki. Rok 2016 to spadek. Proszę państwa, spadek postępowań wszczętych w 7 kategoriach przestępstw 25. Proszę państwa, może nie jest to spadek znaczący, aczkolwiek bardzo cieszy mnie tutaj wzrost wykrywalności z 23% aż do 31%. Szanowni państwo, przestępczość rozbójnicza, rok 2015, 11 zdarzeń na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, rok 2016, 7 zdarzeń, czyli o 4 mniej. Uszkodzenie rzeczy, rok 2015, 60 takich zdarzeń, rok 2016, 38. Spadek aż o 22 zdarzenia. Kradzież cudzej rzeczy, rok 2015, 145 zdarzeń, w 16 141. O 4 mniej, niedużo, ale jednak spadek. Kradzież z włamaniem, rok 2015, 98 zdarzeń, w 16 roku 96, spadek o 2. Kradzież pojazdu, w 15 roku na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki skradziono 9 pojazdów, w ubiegłym roku pojazdów 5. Spadek o 4. Szanowni państwo, biorąc pod uwagę, że w mieście Nowy Dwór Mazowiecki zamieszkuje 28 tysięcy osób, kradzież 5 samochodów przez cały rok, uważam, że jest to wynik nieduży i możemy bezpiecznie parkować nasze pojazdy na parkingach w Nowym Dworze Mazowieckim. Proszę państwa, przestępczości ogólnej bardzo duży spadek. Rok 2016 to jest 181 postępowań wszczętych mniej niż analogicznie w roku 2015 i tu również wzrosła nam wykrywalność z 54% do 64%. Przestępstwa o charakterze kryminalnym, proszę państwa, spadek 84 postępowania wszczęte i również wzrost wykrywalności 43% do 54%. Kolejny parametr naszej pracy, z którym jesteśmy rozliczani, proszę państwa, to zwalczanie przestępczości narkotykowej. Rok 2016, Nowy Dwór Mazowiecki, 27 postępowań wszczętych, z czego 24 osoby zostały zatrzymane, w tym 2 osoby nieletnie. 18 osobom przedstawiono zarzut nielegalnego posiadania środków odurzających. 4 osobom przedstawiono zarzut udzielania narkotyków. Innym osobom, w tym 2 osoby, dostały zarzuty dotyczące handlu narkotykami. Kolejny element, bardzo ważny, to przestępczość nieletnich. Proszę państwa, w 2016 roku odnotowano spadek liczby przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że istnieje tak zwana szara liczba, tak? Czyli jest to
są to przestępstwa, które nieletni popełniają, o których my nie dowiadujemy się. Niemniej jednak jestem święcie przekonany, że przez działania profilaktyczne, które prowadzimy w szkołach, w placówkach oświaty, proszę Państwa, podnosi się świadomość wśród młodzieży odpowiedzialności, nieuchronności kary za popełnione przestępstwa, czy też wykroczenia. Proszę Państwa, tak dobre wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Dolnym Dworze Mazowieckim to wypadkowa działań wielu pionów w naszej komendzie. I pionu operacyjnego, i pionu dowodzeniowo-śledczego, proszę Państwa, i kryminalnego, i prewencji ruchu drogowego. Oczywiście ja w tam szerokim gronie nie mogę mówić o pracy operacyjnej, o pracy dowodzeniowo-śledczej. Te czynności są często działaniami niejawnymi. Niemniej jednak, jeżeli Państwo pozwolicie, powiem kilka słów na temat działań prewencyjnych i ruchu drogowego. Proszę Państwa, rok 2016 to ponad 5 tysięcy interwencji przeprowadzonych przez policjantów w samym Nowym Dworze Mazowieckim. Interwencji zgłoszonych bądź na numer 997, telefon odbierany przez naszą służbę dyżurną, bądź też przekazanych przez WCPR. Proszę Państwa, kolejne zgłoszenia odbieraliśmy poprzez aplikację Krajowej Mapy Bezpieczeństwa, aplikacji uruchomionej w ubiegłym roku. Tych zgłoszeń w ubiegłym roku było niedużo, bo 36, z czego 13 zostało potwierdzonych. Proszę Państwa, są to zgłoszenia poprzez aplikacje, zgłoszenia anonimowe, gdzie mieszkańcy informują nas o pewnych zjawiskach w przestrzeni, które ich niepokoją, a nie przekazują tych informacji dzwoniąc na numer 997. Proszę Państwa, być może wynika to z takiego przeświadczenia, że dzwoniąc na numer alarmowy trzeba się przedstawić, podać numer telefonu, gdzieś tam później być wzywany jako świadek. Tutaj aplikacja wskazuje zupełną anonimowość i za Państwa pośrednictwem zwracam się do mieszkańców Nowego Dworu, żeby z tej aplikacji jak najwięcej korzystać. Proszę Państwa, dzień dzisiejszy to duży wzrost zainteresowania tą aplikacją. Na dzień dzisiejszy to jest 307 odebranych takich informacji, z czego mamy potwierdzalność 30%. Głównie zgłoszenia dotyczą przekroczenia prędkości bądź też spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Proszę Państwa, inne działania prewencyjne. Nasi policjanci odebrali 519 informacji dotyczących wykroczeń, co przyłożyło się na 221 wniosków skierowanych do sądu o ukaranie sprawców tychże wykroczeń. Proszę Państwa, zabezpieczyliśmy 25 imprez na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w ubiegłym roku. Głównie były to mecze piłki nożnej. Zaangażowaliśmy do tego ponad 500 policjantów, a koszty, jakie nasza policja poniosła, to 57 600 zł. Proszę Państwa, mamy lotnisko Modlin, które, jak wiemy wszyscy, prężnie nam się rozwija. To oczywiście wymaga od nas zabezpieczenia tego lotniska. Lotnisko zabezpieczamy w systemie całodobowym poprzez wystawienie posterunków stałych bądź też posterunków doraźnych w zależności od analizy ryzyka, które na bieżąco prowadzimy. Generuje to znaczne środki Komendy Powiatowej, niemniej jednak otrzymujemy wsparcie z Komendy Stołecznej. Jest to realizowane na bieżąco. Proszę Państwa, mówiłem o interwencjach, 5 tysięcy interwencji. Znaczna z nich część to interwencje domowe, jeżeli interwencje domowe, to przemoc w rodzinie. W ubiegłym roku sporządziliśmy 40 kart, formularzy, kart stwierdzających przemoc w rodzinie. Tutaj posłużę się troszeczkę statystyką. Proszę Państwa, ustalono 43 osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą, w tym 39 kobiet, jeden mężczyzna, 3 osoby małoletnie. Ustalono 40 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc domową w rodzinie, w tym 36 mężczyzn, 4 kobiety. Zatrzymano 4 osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, było to 4 mężczyzn. Ustalono 30 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, będących pod wpływem alkoholu i było to 27 mężczyzn i 3 kobiety. Szanowni Państwo, przechodząc do podsumowania stanu bezpieczeństwa na drogach w Nowym Dworze Mazowieckim. Rok 2016 to 504 zdarzenia drogowe, w tym wypadki, 13 takich wypadków. Taka sama liczba miała miejsce w roku 2015. Kolizji drogowych 491, to jest wzrost aż o 110 kolizji w analogii do roku 2015. 2 osoby poniosły śmierć na drogach Nowego Dworu Mazowieckiego w ubiegłym roku, o 1 osobę więcej niż w roku 2015. 14 osób odniosło obrażenia, 4 mniej niż w roku 2015. Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, szanowni Państwo, to tak jak w całej Polsce, niezastosowanie prędkości, niezastosowanie sposobu jazdy dopajających warunków na drodze, jak też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Proszę Państwa, zatrzymaliśmy 81 osób, które prowadziły pojazd mechaniczny, będąc w stanie nietrzeźwości, 23 osoby
po użyciu alkoholu. Nasi policjanci ruchu drogowego celem poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników drogi, nie tylko tych, którzy poruszają się pojazdami, ale tych niechronionych uczestników, czyli myślę tutaj o pieszych, prowadzili szereg akcji, a wymienię kilka z nich. Alkohol i narkotyki, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, trak, bus, komórka, pasy, bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta, motocykliści, trzeźwy poranek, bezpieczny weekend. Proszę Państwa, oczywiście w sferze poprawy bezpieczeństwa współpracujemy z służbami, ze Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Zarządem Dróg Miejskich. Wszystkim Państwa z tego miejsca za współpracę w roku 2016 pragnę serdecznie podziękować. Poza tym oczywiście bierzemy udział przy opiniowaniu projektów, planowanych przedsięwzięć związanych z modernizacją infrastruktury drogowej. Proszę Państwa, realizowaliśmy działania związane z profilaktyką, z edukacją. Chodzi mi tutaj o odblaski wśród młodzieży, wśród mieszkańców, poruszanie się po zmroku na drogach publicznych z odblaskami. No oczywiście cała działalność związana ze szkłami i prowadzenie działań egzaminu na kartę robową między innymi. Proszę Państwa, tak króciutko przechodzę do podsumowania. Oprócz priorytetów, które zostały na nas nałożone, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, wyznaczyliśmy sobie własne priorytety, między innymi utrzymanie wysokiej skuteczności ścigania sprawców, wykrywania sprawców, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie działań profilaktycznych i prewencyjnych i aktywna działalność prasowa, informacyjna. Proszę Państwa, przychodząc 3 miesiące temu do Komendy Powiatowej na Dworze Mazowieckim, zostałem stan wakatu w wysokości 10. W tej chwili ten stan wakatu to są dwa wakaty, które w dalszym ciągu uzupełniamy. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na to, czy nie, ale większa liczba policjantów pełni służbę zewnętrzną na ulicach Nowego Dworu Mazowieckiego. To oczywiście przekłada się na sprawność naszego działania, na szybkość reakcji, na możliwość zatrzymania sprawców na gorącym uczynku. Proszę Państwa, przedstawiłem wyniki, które są dobrymi wynikami, porównując je do wników, które osiągały powiaty ościenne. Zapewniam Państwa, niedługo zbliżamy się do kwartału, do końca kwartału pierwszego roku. Wyniki, które osiągamy w tym roku są porównywalne, a w niektórych kategoriach przestępstw nawet lepsze. Dziękuję Państwu ślicznie za uwagę.